Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Rzucili papier toaletowy w Śródmieściu, leć szybko. A w Ameryce teraz jest, rzucili formułę dla niemowlaków, jedź szybko. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No brakuje formuły tej dla dzieci, dla niemowlaków, tak, także to w Ameryce to śmiesznie jest, no śmiesznie, tragicznie jest to, że ludzie zaczynają wykupować, ci co nie kupują, nie potrzebują formuły, to kupują na wszelki wypadek dla znajomych, wchowają gdzieś tam po werszalkach, no i nie ma formuły, tak, także 40% z 40% na rynku amerykańskim w zasadzie brakuje tego mleka w proszku, no to więcej jest niż mleko w proszku, no niektóre idiotki, które z reguły nie mają własnych dzieci, no to proponują, żeby dzieci karmić piersią, no zawsze lewactwo było przeciwko karmieniu piersią. No, oni są przeciwko karmieniu piersią, no i są za karmieniem piersią na wierzchu. Tak, także to jest, to idzie to w dwie strony. No ale co taki minister transportu ma zrobić? No on jest ojcem i matką dziecka, no to jako ojciec, jako matka to ma karmić piersią? No raczej nie. Dzieci, które są pod opieką rodziców zastępczych, no to skąd te kobiety mają karmić mlekiem? No nie da rady. Także czy to powinno się stać w Ameryce? No wydawałoby się, że to jest nie w Ameryce. No to jest drugi, trzeci kategorii jakiś kraj. No nie jest. No ale zaczyna się. Jak to się stało? No to tu jest zawsze jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o to, że to jest rząd. Reagan to on miał takie powiedzenie, że najgorsze dziewięć słów, które obywatel może usłyszeć od dziewięć najgorszych słów, które obywatel może usłyszeć, no to jest jestem z rządu i chcę tobie pomóc. To ile tam jest słów? Jestem z rządu i chcę tobie pomóc. No to po polsku by było 6. No tam po angielsku to troszeczkę dłużej to wychodzi. No i to właśnie to jest rząd, tak? To jest rząd, który na Saharze zaczyna brakować piasku, no i teraz doprowadzili do tego, że brakuje formuły dla niemowlaków. No oczywiście na granicy dla nielegalnych, dla tych, którzy nielegalnie przekraczają przez granicę, no to tej formuły jest potąd. Dlatego, że Mohammed Obama lata temu, no to wprowadził takie przepisy rządowe, że te biura przyjmujące tych ludzi, którzy przekraczają tą granicę, no to tam te półki muszą być wypełnione formułą dla niemowlaków, żeby było od razu odżywione. No oczywiście konserwatyści no to krzyczą, jak to jest możliwe, żeby Amerykanie nie mieli formuły w sklepach do kupienia za własne ciężko zarobione pieniądze, a ludzie, którzy nielegalnie przechodzą granice, no to dostają on tą formułę. No i dużo Amerykanów mówi, że chyba lepiej być nielegalnym człowiekiem z Ameryki Południowej, no czy tam z Ukrainy, niż powiedzmy obywatelem amerykańskim. No dużo a propos obywateli ukraińskich, no też numery się zaczynają, bo Ukraińcy z jakiegoś powodu lądują przedostają się do Meksyku, no i później jak z Meksyku przechodzą przez granicę do Ameryki, no to w trybie ekspresowym dostają zezwolenia. No tyle tylko, że bardzo często no, zaczynają się pogłoski, no ale to wszystko prędzej czy później wyjdzie na to.
że dużo z tych ludzi, jeżeli mieszka w pobliżu jakichś dwóch, trzech stanów, no to zgłaszają się do pomocy w dwóch, trzech stanach i odbierają te najróżniejsze pomoce, zasiłki w dwóch, trzech stanach, także to się wszystko nakłada. Na razie nie ma jakiegoś połączenia federalnego i wszystkie te agencje pomagające z każdego innego stanu rozdają pieniądze. Także to z wielkim wstydem to za pół roku, za rok to wszystko huknie, no ale na razie jest w ten sposób. No, jeżeli do tego dołożą pracę gdzieś tam pod stołem czy nad stołem, no to kiedy wojna się skończy za parę tygodni czy za parę miesięcy, no to będą w stanie wrócić w dużo lepszej sytuacji finansowej niż byli, no albo zostaną w Ameryce już na stałe. No ale tam wszędzie, gdzie są rządowe pieniądze, czyli podatnika pieniądze, to zaraz jest nadużycie. Wracając do formuły dla niemowlaków, no to Abbott Laboratorium w lutym zatrzymał swoją produkcję, no i w zasadzie odwołał, wysłał takie ogłoszenie, że niektóre te serie produkcyjne mają wrócić z powrotem. No dlatego, że były cztery zażalenia na temat formuły dziecięcej, że dzieciaki się zaraziły jakąś niebezpieczną bakterią po przetrawieniu tej formuły. No, Ministerstwo Żywności i Lekarstw, czyli ten Food and Drug Administration, no to zrobili śledztwo, przeprowadzili śledztwo, zrobili inspekcję. No i tam powiedzieli, że były jakieś małe zawartości bakteryjne. No wyczuli to wszystko. No i to nie wiadomo, kiedy ten Ministerstwo Żywności i Lekarstw, kiedy oni wiedzieli, o co chodzi, co to się stało, no i dlaczego nie zaczęli działać dużo wcześniej. Laboratorium Abbott, ta firma produkująca, no to powiedziała, że oni sami zrobili wewnętrzne śledztwo i przeprowadzili badania, no i tam powiedzieli, że nie ma żadnego połączenia do bakterii, nie ma połączenia do tego jedzenia, nie ma połączenia żadnego do tych zatruć, tych czterech przypadków, tam jakoś to nie było razem wszystko synchronizowane. No i później do tego włączył się jeszcze Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych i Prewencji. No i powiedzieli, że tam już w zasadzie nie ma, cała fabryka jest czysta, że tam nie ma żadnych przypadków. No ale fabryki nie otwierali, produkcja nie szła. Konserwatyści, no to w zasadzie oskarżają ten FDA, Ministerstwo Żywności i Lekarstw, o to, że wystraszyło nieproporcjonalnie dużo ludzi, nie badając i bezpodstawnie. Agencja, ministerstwo powiedziało, że nie miało wyboru, tylko musiało to zrobić, ostrzec konsumentów, wszystkich tych rodziców, dlatego że to mieli taki obowiązek. No prawda jest taka, że rządowa polityka, rządowe przepisy ograniczyły możliwość produkcji tej formuły. Laboratorium Abbott, ta firma produkuje 45%
wszystkich tych używek dla niemowląt w Ameryce, z czego 95% jest produkowana w samych Stanach Zjednoczonych. Są tylko cztery firmy produkujące te pokarm: Mead Johnson, Abbott, Nestle i Perrigo. Także to jest w sumie podzielone. No i dlaczego w Ameryce tak dużo produkują? No dlatego, że są cła zaporowe, to tam jest 17,5%, także po tych cłach zaporowych, no to nie bardzo ludziom się opłaca produkować to, no ale do tego jeszcze dochodzi, że muszą być naklejki na tej żywności z tego Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo Żywności i Lekarstw, no to musi przyklepać, że to jest zgodne. No i to, że muszą mieć naklejki o zawartości w środku. No ciekawe jest, że tam parę lat temu, no to był taki wypadek w Chinach. Chińczycy 10-15 lat temu importowali bardzo dużo tej formuły niemowlęcej z Australii. No i w Chinach cwaniaczki jakieś, co robiły, zaczęły kupować kontenerami tą formułę i mieszały z jakimś takim białym proszkiem, który miał być neutralny dla zdrowia i miał tylko zwiększyć objętość i wagę. No i po jakimś czasie to wszystko wyszło, no to tam Chińczycy powiesili parę osób, bo tam było kilkanaście milionów dolarów w tym przestępstwie. Chińczycy się nie pieprzyli. No i tych wszystkich bandziorów, tak jak była afera kiełbasiana czy mięsna tam za PRL-u w latach 1960, no to też w PRL-u powiesili tych szefów tej afery mięsnej, no to w Chinach właśnie tak powiesili. Ale to w tym czasie Chińczycy wysyłali na potęgę tą formułę do Chin, kiedy tam było jedno wielkie przestraszenie. No ciekawe to było też, że w sumie Chińczycy to kupowali bardzo często kupony na jedzenie, no bo w Ameryce co się dzieje? No w Ameryce są kupony za darmo na jedzenie. To jest WIC. WIC to znaczy woman, infant, children, czyli kobieta, niemowlaki, dzieci. No i państwo w zasadzie rozdaje to kobietom, które tam mają niższe dochody. Idzie to wszystko przez Ministerstwo Rolnictwa z tego wszystkiego. Także te kupony na darmowe formuły, no to jest około 60-70% całego zużycia tych formuły niemowlęcej. Prawie trzy czwarte formuły niemowlęcej, no to w Ameryce jest konsumowane czy opłacane, można powiedzieć, przez podatnika. To ludzie tylko 25% płaci pełną cenę. Dlaczego to w ten sposób jest? No bo na ten wszystkie programy te zasiłkowe, no to w każdym stanie dają ekskluzywne prawa do dystrybucji. Wszystkie te kompanie, no to konkurują, oferują stanom nieprawdopodobne zniżki, nawet do 85% ceny hurtowej. No to takie są oficjalnie badania. No bo dlatego, że jak stan da bezkonkurencyjną licencję dla jakiejś firmie, no to te 75% ma duże zniżki, no a pozostałe 25% po prostu płaci nieprawdopodobne ceny. Te odżywki kosztują około
40-50 dolarów za taką puszkę. I tak jak wspominałem o tych Chińczykach, no to właśnie bardzo często Chińczycy wysyłali całą skrzynkę taką, tam 4x4 puszki, czy ile tam jest. Ale jak oni to kupowali? Oni kupowali te kupony na mleko w proszku, na tą pożywkę za połowę ceny, no i w sklepach brali tak, także to były niezłe przebitki, niezłe kombinacje finansowe, tak, także no smutne to jest, ale prawdziwe, gdzie pieniądze podatnika znikają. No dlaczego fabryki dają takie nieprawdopodobne upusty staną? Dlatego, że to jeżeli mają monopol, no to tam się nikt inny nie wkręci. Sklepy dają dużą ilość większą półek, miejsca na półkach właśnie dla tych KND, kobiety, niemowlaki i dzieci. Lekarze, no to rekomendują właśnie te firmy, które tam sprzedają w tych Stanach. Po tym jak 30 Stanów kompletnie właśnie się ustawiło pod konto kuponów darmowych płaconych przez podatników, kobiety, niemowlaki i dzieci, no to te wszystkie ceny podrożały nieprawdopodobnie, no i konkurencja w sumie zniknęła nieprawdopodobnie. Kanada ma bardzo dużo produkcji mlecznej i teoretycznie mogłaby eksportować, no ale niestety, no Ameryka też postawiła kwoty zaporowe, postawiła taryfy, postawiła cła w ramach tej amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskiej wymiany. No, teoretycznie no to FDA, czyli Federal Drug Administration, Ministerstwo Żywności i Lekarstw, może odwiedzić fabrykę kanadyjską, żeby zobaczyć, co tam jest. No ale jednak tego nie robi. No, całe te braki formuły dla niemowlaków, no pokazuje, że większy rząd może zmusić większe biznesy do tego, żeby były monopolistami, niższy konkurencję, no i niższe wybory. Także to jest tak, jak w Polsce była Pepsi Cola i Coca-Cola, czyli tam poznańskie, no to było Pepsi Cola, warszawskie, no to było Coca-Cola, no to teraz w Ameryce właśnie te niektóre baby formula są tylko jednej firmy, tylko dlatego, że to wszędzie tam się dogadują na temat sztucznych cen. No demokraci, jak zwykle, starają się rozepchać rozdawnictwo, no i te całe rozdawnictwo, no to po co to wszystko, z czym to jest spowodowane? No rozdają licencje, no i później jak rozdają licencje, no to firmy dostają monopol i zaczynają kontrolować w sumie ceny, zaczynają kontrolować, ustawiać swoje ceny, no bo nie ma konkurencji. No i te komuniści właśnie myślą, że coś im się udaje, no a doprowadza to po prostu do degeneracji, tak, także proponują darmowe przedszkola, darmowe żłobki, uniwersalne lecznictwo dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest to, że to wszystko przechodzi w jedno ręce i tak jak myślą, lewacy myślą, że po prostu mają jedyną rację i chcą stwarzać społeczeństwa jednopartyjne, no to tak samo te wszystkie komuniści jednopartyjni chcą stwarzać systemy jednobiznesowe, czyli kompletnie bez konkurencji. No to również pokazuje, że globalna wymiana ogólnoziemska, no to ma swoje pewne zalety, no i że to wszystko
trzeba jakoś w jakiś sposób synchronizować. No ale jak zwykle komuniści chcą dobrze, a robią źle. Brakuje piasku na Saharze, brakuje formuły niemowlęcej w sklepach. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Nawet debilowata formuła dla niemowlaków. Rząd się wziął za najróżniejsze regulacje, przepisy i tak dalej. No i zaczyna się jedna i wielka wpadka. Przekaz dla socjalistów, co głosowali dla Bidena. No zastanawiajcie się, na kogo będziecie głosować w listopadzie, no bo jednak ten wielki rząd doprowadza do wielkiej ceny benzyny i braku formuły dla niemowlaków. Zdrowia dla normalnych.